masz tu łukasz, Zizi. Dzisiaj niedziela 3 listopada, jutro poniedziałek, więc, jak co poniedziałek, mam dla Was nowy filmik. Dwa tygodnie temu byłem w województwie dolnośląskim. Na spontanie odhaczyłem dwa punkty. Króciutko i na temat zapraszam do oglądania. Renesansowy zamek w Smolcu w województwie dolnośląskim. Zbudowany w XVI wieku. Wcześniej na miejscu tego zamku znajdował się dwór obronny, zmiankowany już w XIV wieku. Obecnie renesansowy zamek Sosonto to ruiny, który posiada zawalone piwnice. Znajduje się on na wysepce otoczony nawodnioną fosą. Jednak tabliczki zakazu nie przekonały mnie, abym tam nie wchodził. Wszedłem za siatkę, przeszedłem zamek dookoła, wszedłem na wyspę, gdzie znajdowały się ruiny. Stanąłem na dziedzińcu. Zamek zbudowany był na planie kwadratu o boku 20 metrów. Niektóre ściany wsparte są belkami i spornikami drewnianymi, aby się nie zawaliły. Choć w roku 2012 część murów już się zawaliła. Zamek Smolce Smolcu oddalony jest około 10 kilometrów od Wrocławia. Zamek Grodno w województwie dolnośląskim. Położony na szycie góry Chojna o wysokości 450 metrów nad poziomem morza. Przyjmuje się prawdopodobnie, że zamek wzniósł bolko pierwszy surowy, ale brak dokładnych informacji na ten temat. Potem kolejni właściciele za czasów bolka drugiego małego zamek zostaje rozbudowany. Widok zwierzy zamkowej rozciąga się piękny widok na pasmo górskie gór Wałbrzyskich. Zwiedzanie ruin zamku kosztuje 20 zł. Do zwiedzania mamy kilka komnat wejście na wieżę widokową, jak i część piwnic.